rybka nie jest mocno zacięta, także to będzie jedna szansa. Ale muruje. Ale muruje. Cokolwiek to jest ładna ryba. Spróbuję może to popchnąć pod bierakiem. Na rybę już oczywiście nie liczę. Jednak jest. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Witam Was serdecznie po raz kolejny z kompletnie nowej dla mnie wody. Jest to niewielkie jeziorko położone w środku lasu i tak szczerze mówiąc strasznie się namęczyłem, żeby się tutaj zeslipować. No ale mam nadzieję, że warto, bo legendy są takie, że pływają tutaj jakieś sandacze i sandacz to właśnie cel na mój dzisiejszy odcinek. Wiecie doskonale, że początek sezonu i do tego nowa woda to ewidentnie wpływa na wyniki, ale ja obiecuję, że dam z siebie wszystko, żeby wyjąć dzisiaj jakiegoś sandacza. Otwarcie miałem fantastyczne, także dzisiaj może też uda się dopaść jakiegoś pięknego zeda. Przygotowany jestem świetnie i sprzętowo, i głowa również gotowa na wiele godzin orania, nawet bez żadnego brania, także nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić Was bardzo mocno, żebyście trzymali kciuki za mnie, a ja zrobię wszystko, żeby wyjąć dzisiaj jakiegoś sandacza. Nie przedłużam, zaczynam poznawać tą wodę i zaczynamy wędkowanie. Wygląda mniej więcej. Nie mam pojęcia, jak daleko sięga to jeziorko. Chyba jeszcze za zakrętem jest jego kawałek. Natomiast jest to naprawdę niewielka woda i tak jak widać dosyć płytka. Są tutaj podobno jakieś dołki, ale naprawdę nie wiem za wiele o tej wodzie. Także postaram się troszkę popływać, poszukać jakiegoś miejsca. I o ile najchętniej sprawdziłbym całe jezioro najpierw, przygotował mapę i dopiero wtedy zaczął łowić. No ale skoro mamy taki piękny świt, to jak tylko znajdę jakiekolwiek fajne miejsce, jakąkolwiek ławiczkę, jakikolwiek ostry spadek, od razu zaczynam łowić, żeby ten świt wykorzystać. A potem w ciągu dnia będę zajmował się już resztą mapy. Ależ jestem podekscytowany. Strasznie mnie ciekawi to miejsce. Stary pomost. Naprawdę bardzo, bardzo stary. Mnóstwo mew, które tutaj darły się strasznie na moim przywitaniu. No i teraz pytanie, czy one tutaj stoją, bo jest masa drobnicy i to jest dobre miejsce nawet na sandacza, czy one tutaj stoją, bo po prostu sobie odpoczywają. Natomiast zobaczmy na echo. Jest 5 metrów pode mną, także nawet przy tej samej kładeczce powinno być dosyć głęboko. Powinno to być dosyć fajne miejsce, no to szkoda by nie porzucać. Chociaż chwilę. Woda jest bardzo mętna, dużo bardziej mętna niż się spodziewałem. Zaczynam od super jasnych kolorów, ale myślę, że to nie tylko kolorami trzeba będzie tutaj działać, ale też jakąś mocniej pracującą przynętą. Te slendery mają grzechotkę w sobie, ale przy tak lekkiej główce ta grzechotka myślę, że będzie tam naprawdę bardzo cichutko tykać. Czy to wystarczy? Nie mam zielonego pojęcia, no ale parę rzutów na pewno tutaj oddam. A potem będziemy szukać ryby dalej. Wypłynąłem bliżej środka i tutaj już jest 14 metrów, także wcale nie jest tak płytko, jak myślałem. Pytanie tylko, gdzie są te sandacze? Na otwarciu łowiliśmy je na pierwszym piekielnie ostrym spadzie. Na stosunkowo płytkiej wodzie, między 2 a 4 metry ryby stały. Były jakieś tam brania na 5, na 6, ale ogólnie wszystko blisko brzegu. Wszystko na pierwszym piekielnie ostrym spadzie. A jak będzie tutaj? O, wie tylko Posejdon. Ale mam nadzieję, że za kilka godzin i ja cokolwiek będę wiedział. I żeby Wam parę słów powiedzieć, ale też i żeby coś z tej wody wyjąć. Jest ryba, jest ryba, jest ryba w pierwszym opadzie. I co to będzie? O, koń. Właśnie miałem powiedzieć, że to musi być naprawdę fajne miejsce okoniowe. Piękny garbusek. Dostał w sam dziubek. Rybka myślę z 27 cm. Chudy, blady, w pijaweczkach. Ale zobaczcie, jak zażarł tego slendera. Guma 13 cm. A może 11? W każdym razie dosyć duża. I pierwszy
Okoń, pierwsza ryba z nowego jeziorka. Zaraz go wrzucę do podbieraka, ale najpierw odpłynę stąd trochę, bo zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Ja zobaczyłem, że przede mną są jeszcze kołki, mimo tego, że jest tutaj ponad 4 metry głębokości, dlatego spod siebie rzuciłem tą gumeczkę i w pierwszym opadzie ten okoń puknął. Oczywiście do podbieraka i spróbuję tą gumkę posłać raz jeszcze w to samo miejsce. Moja myśl dosłownie 2 sekundy przed braniem była właśnie taka, że to musi być super miejsce na okonia w pewnych warunkach, w pewnych sytuacjach na pewno. Jeżeli jest tutaj trochę tego okonia, no to muszą w takich miejscach stać. Było znowu puknięcie. Są tutaj okonie. Są tutaj okonie. To nie jest gatunek, na który dzisiaj chcę polować. Przynajmniej nie chcę się na nim skupiać. No ale jak jest taka miejscowa, trzeba to wykorzystać. Mam oczywiście okoniówkę również przygotowaną, ale nie zawiązaną. Także nie chcę teraz zmieniać wędki. Zmienię szybko tylko przynętę. Mam tutaj te niewielkie kanibale krafty. Szybko sobie go uzbroję. 7-gramowa główka. Kijek, którego używam, to SG2. Od 7 do 23 gramów. Także taka lekka sandaczówka albo właśnie bardzo mocna okoniówka. No i tak jak widzieliście, no okonek ładny, fajny. Ale wygiął tą wędkę dosyć ciekawie. Wręcz myślałem, że może to będzie mały sandacz. Nie obraziłbym się za takie otwarcie, nawet jeżeli to byłaby niewymiarowa ryba. Bo przynajmniej wiedziałbym, że rzeczywiście tutaj istnieją. Natomiast za takiego okonia również się nie obrażę. Drugie branie też było w tego dużego slendera. No ale nie oszukujmy się, to dosyć duża guma jak na sandacze. Jak na okonie oczywiście. Wybaczcie, jeszcze śpię. No i widzę, że pode mną jest trochę ryby jeszcze. Chociaż parę rzutów, kilkanaście jeszcze zrobię. Zobaczymy, czy uda się wyjąć jakiegoś kolejnego garbusa. Jak nie, to wrócę tutaj po prostu później, jak się zrobi jaśniej. One nie powinny stąd w ciągu dnia uciec, a sandacze mogą przestać brać. Przyłóżmy go szybciutko. To jest 30, tak. Równiutko 30 cm. Chudziutki, bladziutki, ale jak na rybę otwarcia, bardzo, bardzo w porządku. I pewnie gdyby nie otwarcie sezonu i te ryby z dosyć płytkiej wody, to zaczynałbym od środka i szukał jakiejś góreczki, jakiegoś dołka, ostrzejszego spadu i tam fajniejszych ławic, fajniejszych miejscówek. No ale z racji tego właśnie, jak to otwarcie wyglądało, to myślę, że zacznę sobie jednak od brzegów, a przynajmniej przepłynę gdzieś tam na tej głębokości 4-5 metrów, zobaczę, jak wygląda tutaj pierwszy spad, czy jest jakieś życie, czy są jakieś ryby. A jak nie, no to wtedy będę szukał sandaczy już dalej. Zobaczymy, jak to jeziorko wygląda. No póki co jest absolutnie przepięknie. Opłynąłem właśnie pierwszą część jeziorka, a w zasadzie drugą część. Bardzo, bardzo płytką. Widziałem atak porządnej ryby. Jeżeli to był boleń, no to tam powiedzmy średni rozmiar. Natomiast jeżeli to był szczupak, to była to naprawdę dobra ryba. Powstrzymałem swój wędkarski instynkt i nie zatrzymałem się w tamtym miejscu. Ale teraz znalazłem wyjście z tej zatoczki, z tej drugiej części jeziora. Fajny spadek z metra na 3, trochę roślinności i przepiękne zapisy drobnicy. Także, żeby nie ryzykować obcinki przez szczupaka, założyłem właśnie Surfstrand. Woda jest tak mętna, że myślę, że ewentualnym sandaczom nie będzie to przeszkadzać. Jak już się ustawię gdzieś głębiej na takiej typowo sandaczowej miejscówce, pewnie na wszelki wypadek go zdejmę. Natomiast tutaj no, nie wyobrażam sobie łowić tylko na cienki fluorokarbon. Jest myślę za duża szansa, że stoją przy tej ławicy, przy tej roślinności szczupaczki. Nie obraziłbym się za fajnego pajka, chociaż to oczywiście nie jest gatunek, na którym dzisiaj mi najbardziej zależy. Ale raz jeszcze podkreślę, biorąc pod uwagę to, co działo się na otwarciu sezonu te 3 dni temu, czyli to, że ryba była dosyć płytko na pierwszym spadzie, przy pierwszych ławicach drobnicy, tam była najaktywniejsza, to myślę, że tutaj śmiało, spokojnie w tych samych miejscówkach mogą stać teraz sandacze. Także na razie przynęty nie zmieniam. Pobujam sobie tym slenderem tutaj, tylko że po prostu właśnie z przyponem stalowym. O, było branie, ale był strzał, ale był strzał. Jest nowa guma, nie miałem na nią jeszcze brania, także zaraz zobaczymy, czy to był pierwszy kontakt z sandaczem, czy to był szczupak. Ale fajne branie, ale fajne uderzenie. Jak tyś tego nie wciął, Esik, baranie? No nie widzę nacięć.
Nie widzę nacięć. Czyżby to był sandacz? Nie, są nacięcia. To był szczupaczek. Tak, i tutaj na górze, i tutaj. Nie pojedyncze zęby, tak jak to bywa przy sandaczu, tylko kilka takich cienkich, ostrych nacięć. Także szczupaczek. Z jednej strony dobrze, bo spudłowałem to branie, a nie chciałbym pudłować brań sandaczy. Z drugiej strony, no szkoda, że to nie był jednak sandacz. Już bym coś wiedział. Dość gadania. Skupiam się i zobaczymy, czy uda się coś wyjąć. Jest, ładnie, ładna ryba. No, bardzo ładnie. To jest bardzo dobra ryba. To nie będzie okań, niemożliwe. Tylko żeby nie spadł. Tylko żeby nie spadł teraz. Już jest w gałęziach tam. Ale nadal go czuję. Ciężko powiedzieć, co to jest za ryba. No jeżeli to jest okoń, to jest ogromny. Wyszedł. Wyszedł z zaczepów, żeby chociaż zobaczyć, co to jest za ryba. Prosto spod tych pali, przy których miałem rano tego okonia, ale się trzyma dna. Rybka nie jest mocno zacięta, także to będzie jedna szansa. Ale muruje. Ale muruje. Cokolwiek to jest ładna ryba. Ależ emocje, żeby chociaż cię zobaczyć, rybko. Żeby chociaż zobaczyć, co to za gatunek. Sandacz, ony, sandacz. Jest w podbieraku. Co tu się wydarzyło? Słuchajcie, pamiętacie, jak byłem tutaj rano i mówiłem, że przy takich palach mogą być nie tylko okonie, ale również sandacze? I wtedy na moją wędkę sandaczową złowiłem okonia. A teraz na moją wędkę okoniową złowiłem pięknego sandacza. Absolutnie wielkie rybsko. Ależ sandacz. Oj, mi się ręce trzęsą i to bardziej niż normalnie. Ta ryba wzięła w pierwszym opadzie. Nie czułem tego brania. Zebrał po prostu gumkę. W momencie, kiedy ta dotknęła dna, podniosłem ją i już poczułem opór. Najpierw myślałem, że ładny okoń, ale potem poczułem wagę tej ryby i on tam wchodził między te pale. Ja musiałem podpływać, odpływać, odciągać go od tego. W końcu odszedł i naprawdę moim głównym marzeniem było to, żeby chociaż zobaczyć, co to jest za gatunek. Udało się zobaczyć i udało się podebrać. Ależ piękne rybsko. To na okoniówkę. No, otwórz pysk. Pokaż, co tam masz w środku. Zobacz, tylko ten cieniutki fluorokarbon wystaje. Otwieraj. Otwieraj pysk. Zobaczcie. Nie byłoby szans, żeby spadł. Chyba, żeby przetarł gdzieś o te pale. Bardzo głęboko wessany, maleńki Cannibal Craft. No i słuchajcie, moja polska życiówka sandacza to 77 cm. Ten wydaje się być dosyć długi i nie sądzę, żeby miał aż tyle, no, ale to na pewno jeden z lepszych sandaczy, jakie złowiłem. I to do tego na okoniówkę. Jest dobry. 71.
Świetna, świetna po prostu akcja, no i trochę informacji dla mnie, bo być może to nie tylko te pale trzymają tam sandacze, być może cała ta zatoka jest fajna i warto tam porzucać, także nie przedłużam, pokazuję wam rybę i wracam spróbować dopaść kolejnego sandacza. Dobry, naprawdę dobry sandacz. Dopiero powoli ze mnie schodzą emocje. No wiem jedno, nigdy nie zacznę obławiać już tych kołków od okoniówki. To był fantastyczny haul i przepiękne emocje, ale ja mam za słabe serce dla takie rzeczy. Ja dosłownie czułem, jak mój fluorokarbon ociera się o te kołki. W pewnym momencie ta ryba w ogóle w nich zaparkowała. Myślałem, że już nie wyjdzie. Na szczęście udało się odpłynąć i odciągnąć tą rybę w stronę otwartej wody. No i nie chcę powiedzieć, że żałuję, że nie poświęciłem rano więcej czasu na to miejsce. Bo takie miejscówki, o ile mogą trzymać, tak jak wspominałem rano i tak jak przed chwilą widzieliście, piękne sandacze, mogą trzymać dobre okonie, to również już widzieliście. I pewnie zdarzają się tutaj również i szczupaki, natomiast zazwyczaj to są miejsca pojedynczych ryb. No i wiedząc o tym i będąc na zupełnie nowej wodzie i czując presję wschodzącego słońca, wolałem po prostu ruszyć gdzieś tam na otwartą wodę, poszukać fajnego blatu, fajnej ławicy drobnicy, fajnego spadku, gdzie tych ryb może być więcej, bo nie zdarza się to super często, ale sandacze jak żerują, to potrafią żerować w ławicy. Można z jednej górki wyjąć kilka ryb, można z jednego blatu pobawić się niesamowicie, dlatego tak mnie tam ciągnęło mimo fajnego okonia tutaj rano i mimo wiszącego w powietrzu potencjału. Także nie mogę powiedzieć, że żałuję, tym bardziej, że wcale nie jest powiedziane, że rano tutaj ten sandacz był. Wcale nie jest powiedziane, że uderzyłby na moją sandaczową gumkę. Może wziąłby inaczej. Może by spadł, może jednak wszedłby w te kołki tak, żebym go nie wyholował, a może po prostu w ogóle by nie wziął. Także jest absolutnie przepięknie i niczego nie żałuję, chyba że po tym mówieniu czeka mnie wizyta u kardiologa. Natomiast jest naprawdę przepięknie. Przypłynąłem tutaj od razu, fajny okoń. Za chwilę branie szczupaka, potem piękny strzał, prawdopodobnie również szczupaka, chociaż po tym sandaczu zaczynam zmieniać zdanie. W międzyczasie widziałem dwa ataki naprawdę dobrych ryb gdzieś tam po trzcinach, no i na koniec ten sandacz, no coś pięknego. Takie rozpoznanie nowej wody mógłbym mieć za każdym razem i nigdy by mi się to nie znudziło, a mam jeszcze troszeczkę czasu, nie za dużo, bo mam sporo obowiązków na popołudnie, ale myślę jeszcze dobre dwie godzinki ja tutaj popływam i te kołeczki dobrze obłowię i poszukam kolejnych miejsc, tak żeby wiedzieć jak najwięcej, żeby jak najwięcej informacji wyciągnąć, jak najlepiej i zrobić mapę tego jeziorka, no bo chyba nie muszę wam tego mówić, ale wrócę tutaj na pewno i to myślę, że już całkiem niedługo, także wolałbym dzisiaj złowić mniej tych ryb do końca dnia, albo już nawet żadnej, ale poznać to jeziorko dosyć dobrze, niż połowić, a następnego dnia wrócić tutaj i znów nie wiedzieć, gdzie płynąć. Także teraz nie przedłużam, nie gadam, zabieram się za łowienie, za poznawanie tego jeziorka. Wydarzy się coś jeszcze fantastycznie, nie? Również żaden problem. No i tak jak mówiłem, najbliższe dwie godziny poświęcam maksymalnie na łowienie. No i raczej w ciszy, chociaż znając mnie, pewnie i tak zaraz się odezwę. Nie zaczynać więcej tutaj od okoniówki, ale mam straszną ochotę wyjąć stąd garbusa, ale na pewno kręcą się jeszcze jakieś. Także zrobię to i zacznę od małej gumeczki i od tej miękkiej wędki. No. Jest! Jest! I to jest okonek! I to jest okonek, ale już też wszedł gdzieś tam w zaczep. Nie! Fajna rybka całkiem. Czy może jeszcze uda się ją wyciągnąć? Gdzieś tutaj nisko zaparkował. O,
chyba nic z tego nie będzie. No i to jest właśnie wędkarstwo. Wyciągnąłem z tego miejsca sandacza, co nie powinno się wydarzyć. Ogromny, ogromny fart. A teraz nie wyciągnąłem okonka. Spróbuję może to popchnąć pod bierakiem. Na rybę już oczywiście nie liczę. Jest! Jednak jest! Ryba, co prawda niewielka, tak jak przypuszczałem, około 25 cm, ale tak zaparkował, że byłem pewien, że nie ma już najmniejszej szansy na wyjęcie go. Ale udało się. Popchnąłem plecionkę, odepchnąłem całość od zaczepu. No i na szczęście dla tego okonka udało się go wyjąć, bo połknął głęboko, chociaż teraz właśnie przynęta wypadła. Ale połknął głęboko i gdybym urwał ten zestaw, nie wiem, czy ta ryba by sobie poradziła. Ale na szczęście nie muszę się tym przejmować. 28, prawie 29 cm. To jest ładny okoń. No i jeszcze parę rzutów zrobię. Co prawda po tym zaczepie nie sądzę, żeby coś się jeszcze wydarzyło, no ale to i tak moje ostatnie minuty na wodzie, także równie dobrze mogę je poświęcić na te kołeczki. Pięknie! To co mogę powiedzieć? Absolutnie przepięknie. Jest! Jest następny i ten będzie lepszy! Ten będzie lepszy! Dobra rybka jest, dobry okoń. O, podobnej wielkości garbusek, tak jest, tak jest. I też ładnie mały kanibalek połknięty. Też konkursu piękności nie wygra, ale fajna rybka. Opa! Chyba nie ma nic lepszego niż wpaść na rozeznanie nowej wody, tak wyglądającej wody i trafić takie ryby. Jestem absolutnie przeszczęśliwy. Jest maleńki niedosyt, że na otwartej wodzie, że na tych blatach nie widziałem żadnych pięknych bananów, które jeszcze bardziej by podsyciły moją wyobraźnię, ale tak jak wspominałem, nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze, że te ryby są, że znalazłem to jezioro, że jest slip, że mogę tu regularnie przyjeżdżać, no i nie jest to chyba żadnym zaskoczeniem, że wrócę tutaj. I co się wtedy wydarzy? To już zobaczycie na kolejnym filmie. Dzięki wielkie ekipa za dzisiaj, połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.